przygotuje Pan taki dokładny wniosek i wtedy punkt po punkcie może być głosowany przez Pan. Znaczy tych wniosków będzie 7, 6. No to to ile mi nie było. No to będzie 6, 7 głosowań takich uzupełnionych. Przed podjęciem generalnej. Czyli proszę o powtórzenie, jak to mam się zachować proceduralnie? Składa Pan do Pani Przewodniczącej najpierw wniosek o przerwę, potem rozmawia Pan, że chce Pan przygotować formalne wnioski co do zmiany projektu uchwały budżetowej. Przygotuje Pan te wnioski, tylko tak jak mówiłem, muszą być dokładne, z wyliczeniem kwoty i no bo inaczej przestrzegać tego warunku co do niezmieniania kwoty wydatkowej, prawda? A to jest ty, to jest ty. Dobrze, to może panie mecenasie, dla ułatwienia, dla nauczenia się pewnych procedur, złożę wniosek formalny numer 1 i pan ewentualnie wytknie mi błędy proceduralne, czy ewentualnie czegoś będzie brakować, co się z tym dzieje. To będzie wniosek ustny formalny. No dobrze. Może tak być? Dobrze. Jak najbardziej. Tak jak powiedziałem, ze względu na to, że inwestycje są nie tylko dla naszych mieszkańców, tylko inwestycje świadczą o rozwoju tej gminy, chciałbym złożyć wniosek numer 1 o zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdział 801.01, paragraf 60-50. Mianowicie inwestycja remont i modernizacja sali gimnastycznej w publicznej szkole podstawowej w Wierzbicy oraz sali gimnastycznej w publicznej szkole podstawowej w Rudzie Wielkiej o kwotę 430 tysięcy złotych i finansowanie jest z dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. A czy to dotacja jest przyznana? Tak. W 20 roku. Nie, ale tak, czy te pieniądze z tej dotacji są na koncie gminy? Są na koncie gminy. Ja panu może powiem coś jeszcze innego. Na pewno jest zabezpieczenie, tej kwoty, ponieważ to jest powielenie projektu uchwały 22 grudnia 2020 roku i po, nie wiem, pan jak wyszedł, ale pani starnik mnie uświadomiła przed chwilą, że te środki, które były i na niewygasach, i na tej inwestycji, są w wolnych środkach i one są na 100%. Więc... Ale panie radny, z tej chwili figuruje to jako wolne środki, tak? I nie rozumiem budżetu. O czym mówiliśmy na początku sesji? No słyszałem. No to nie ma wolnych środków. No dobrze, ale to, że nie spłynujemy w budżecie, to już stwierdziliśmy, że to jest błąd. Ale mówmy się, że dokończę swój wypowiedź. Dobrze, przepraszam. I w związku z tym, że nie są one w budżecie, to nie możemy ich używać jako argumentu, że nowe zadanie czy rozszerzenie zadania będzie finansowane z tych środków, bo jeszcze nie ma uchwały co do podziału tych środków, a nawet nie wiadomo ile ich będzie. Ale pani mecenasie. Taki wniosek jest możliwy, tylko nie na tej sesji, tylko na tej sesji, na której będzie środków. Wtedy rzeczywiście może pan, tylko że wtedy nie ma pan tej inicjatywy do zmiany projektu, bo to będzie z tym projektu. Otóż to. Ale tak to jest. Tak to jest. A ja panie mecenasie, jakbym mógł trochę rozjaśnić sytuację. Na zamiast może pan wskazać do źródła finansowania w ramach tego budżetu publicznego. Czyli jeżeli pan chce zwiększyć o 430 tysięcy kwotę na tym zadaniu, jest taki wniosek mówny pod warunkiem, że wskaże pan, które z zadań ujętych w budżecie, w projekcie budżetu mają być wykreślone. Bo to operujemy cały czas w ramach tej samej
tej samej uchwały. Tu możemy tylko mamy zrobić. Dobrze, to może z drugiej strony, panie mecenasie, to skoro było 22 grudnia ta inwestycja rozszerzona o 437, to jest tylko rozszerzenie, bo ta inwestycja jest w tym budżecie. Ale uchwały nie było, ale uchwały... Była uchwała 22 grudnia. Była ta uchwała. Rada się... Pan tu zaproponował rozdział tych pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na tą kwotę 430 tysięcy. Ja że tak powiem powielam tylko zadanie, które według mnie, żeby było wykonane, żeby była gwarancja, jest przeniesione z uchwały budżetowej z 20 roku, ze zmiany uchwały budżetowej, z zmiany 22 grudnia. I teraz proszę jeszcze mi posłuchać. Jeżeli ja nie mogę tego przenieść, chociaż przed chwilą pani skarbnik powiedziała, że wolne środki są, jak najbardziej, ta kwota jest, to proszę mi powiedzieć, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, jak został rozliczony, skoro 22 grudnia wprowadziliśmy 500 tysięcy i rozdysponowaliśmy to na remont sali gimnastycznej na 430 tysięcy i 70 na inne, to gdzie się podział? To gdzie się podział? To, że nie został wpisany do budżetu, to tak samo jest jak z wydatkami 2 milionów na oświatę. Też nie zostało wpisane. I teraz co? Ja na błędnym budżecie mam pracować i mają mnie blokować, a za chwilę się może... bo to akurat też jest szkoła w Wierzbicy, tak? czyli w moim rewirze. Ale to nie chodzi o to, że to jest moje decyzje, czy nie moje. Są zabezpieczone środki. Proszę zadawać drugie pytania, ja tam odpowiedź, bo pan rzuca szereg problemów i ja mówię już po prostu do tego. Dobra. To tak na formalność bardzo proszę, przepraszam, że przerwam. Dobrze. To staram się zwrócić to pytanie. 22 grudnia rozdysponowaliśmy 500 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wrzuciliśmy 430 tysięcy na rynek. I teraz ja w tym swoim wnioskiem formalnym chcę tylko powielić to zadanie pana wójta, które miało zabezpieczenie finansowe z dnia 22 grudnia i teraz co się stało, że nie ma zabezpieczenia? Tamta uchwała z 22 grudnia, której pan tutaj wspominał, na którą się pan powołuje, dotyczyła roku budżetowego 2020, roku budżetowy. Uchwała została wykonana, bądź nie została wykonana, no nie została wykonana, bo inwestycje nie zaczęto realizować, inwestycje została wykonana i już te pieniądze przestały być dotacją konkretna przez uznawane środki, które będą działały dopiero w tym roku. Po prostu już nie ma tych pieniędzy na ręce, formalnie. One są jako kwota, ale nie są wyłącznie jako kwotą zaznaczoną na konkretyce. Czyli proszę mi powiedzieć to, jak gmina się rozliczy z tej dotacji? Nie wiem. Z jakiego? No właśnie o końcu oni też nie wiem. Jak ja się rozliczy, nie wiem jakie były warunki finansowania, jakie były warunki przyznania dotacji. Nie wiem, to mogę powiedzieć. No bo nie znam tego. To proszę powiedzieć, w tym momencie ta dotacja z RFIL-u, ona gdzie jest? Ona jest póki co zaksięgowana, jak dobrze rozumiem, jako element wolności. Element. No bo czyli? Czyli one są gdzieś zaksięgowane, tak? Pieniądze są jako takie kwotowo, ale nie ma już ich przeznaczenia, czyli ta uchwała z 22 grudnia już traciła moc. Ona nie została nawet rozpoczęta jej realizacja, bo to było uchwałą. No i dobrze, teraz się okazuje, że jeżeli dostaliśmy te 500 tysięcy, tutaj pani Marzena mi podpowiada, że ona już ale jeżeli 22 grudnia zostały wprowadzone i
430 tysięcy na remont sali, to to są pieniądze znaczone. To nie są z naszych dochodów, gdzie możemy je dowolnie przeznaczyć na wolne środki, później wydać to na oświatę, tylko one są znaczone. To, to są pieniądze na inwestycje. To i jakim cudem one są rozliczone, bo tak mam informację, a inwestycja nie jest realizowana zgodnie z wolą i uchwałą Rady Gminy. Nie potrafię panu na to odpowiedzieć, bo ja nie mam danych, żeby pan na to takie odpowiedzi udzielił. Nie wiem, jak pani skarbnik te środki, bo jak kasę, tak powiem, zagrzebowała, ale pieniądze jako takie póki co powinny być na jak co? Jeszcze raz. Jako aktywa. No dobrze, czyli ja w tym wniosku... Natomiast jeszcze jedna kwestia. Jak będzie rozliczony ten, który ją przyznał, to ja nie wiem, bo ja nie znam umowy, ja nie widziałem na oczy tej umowy do pracy, jaki był domany, a jaki nie wiem. Dobrze, jeżeli pani mecenasie, jeżeli pan to nazywa raz wolne środki, raz aktywa, to źródłem finansowania tego mojego wniosku są aktywa, bądź wolne środki. Ale przepisy mówią wyraźnie, że wolne środki to się podejmuje uchwałą o podziale wolnych środków, a nie uchwałą budżetową. Prawda? No to przecież pan jako taki radny z takim doświadczeniem wie dobrze, że co innego jest uchwała o wolnych środkach, a co innego uchwała budżetowa. No dobrze, tylko za każdym razem, jest to 7 rok do Komisji Budżetowej i za każdym razem była pozycja w budżecie wolnych środków. Mniej doszacowane, więcej doszacowane, ale była taka pozycja. A teraz co się fizycznie stało z tymi pieniędzmi? One niby są, ale nie są. Ale dlaczego pan ode mnie oczekuje odpowiedzi, dlaczego coś się z budżetem działo? Ja nie jestem autorem budżetu. Okej, dobrze, to proszę mi powiedzieć, jeżeli wskażę na wolne środki, gdzie przed 10 minut temu pani skarbnik powiedziała, że te wolne środki na pewno w tej kwocie 500 tysięcy i te z niewydatków 29 grudnia na pewno na 100% są, bo przez 2 dni nie mogą się rozpływać, to ja zgłoszę ten wniosek i co? Kto może stwierdzić, że to źródło jest prawidłowe czy nieprawidłowe? RIO czy kto? Lepiej by było, gdyby była ustawa o niewydatkach i byłoby to zadanie wpisane jako do realizacji w tym roku środki, czy wpisane do konkretnego zadania. Lepiej. No ale stało się, jak się stało i nic nie cofniemy się. Prawda? Z tego wróciście nie. Natomiast tak jak według mojej wiedzy, to oznacza, że ja jestem fachowcem od budżetu, ale według mojej wiedzy, jeżeli te środki nie zostały wydatkowane na cel przeznaczony, no to one są, powinny być w zasobach, że tak powiem, gminy. Inna sprawa, że jeżeli wydano w tej kwocie pieniądze z budżetu na inne cele, to jest pytanie, czy wydano te pieniądze, czy wydano inne pieniądze. To ja tego panu nie rozstrzygnę, bo ja nie mam takiej wiedzy. Bo można było mieć 430 tysięcy na budżecie innych i zapłacić tam, powiedzmy, tym pieniądzem za coś, a przypadkowo zbiegło się to co do wysokości. Ja tego panu nie potrafię wyjaśnić, bo ja ani nie mam dokumentów, ani się na tym nie zna. Jak ma pan panie w sensie 100% pracy, tylko jakby to się wydarzyło 22 września, to ta opcja, którą pan mówił przed chwilą, byłaby bardzo dobrą opcją dla rządzących. Tylko to się wydarzyło 22 grudnia. A my już nie bardzo mieliśmy zaszaleć i wydać te 430 tysięcy złotych. Tym bardziej, że wprowadzone były 22 grudnia 500 tysięcy złotych, a z tego, co mi tutaj... Tak nie mogę powiedzieć, naprawdę. Okej, to proszę mi powiedzieć, kto stwierdzi, czy mój wniosek formalny ze wskazaniem źródła finansowania z wolnych środków bądź z aktywów jest prawidłowy czy nie? RIO? Czy ktoś inny? Wojewoda? Nie, wojewoda nie ma nic do...
zarządcy tylko w tej części, który stwierdził, że wprowadzono zadanie, które nie ma źródła finansowania, na przykład, albo tego nie zrobili, ale to jeżeli historią oceniając uchwałę budżetową, bo przecież jeżeli Rada podejmie uchwałę budżetową, to ona musi iść tak do tego i tam podlega ocenie, prawda? Dobrze, to jeszcze jedno pytanie wyjaśniające dla wszystkich radnych. Jeżeli wniosek formalny zgłoszony przeze mnie na przed podjęciem uchwały budżetowej przejdzie większością głosów, to należy wtedy złożyć tą poprawkę. Pan Wójt powinien ją uwzględnić w projekcie budżetu. Jaka jest dalsza procedura? Rada uwzględnia w projekcie budżetu i uchwala w nowym brzmieniu zaproponowanym przez okej, dziękuję bardzo. Proszę. Na to chwilę dziękuję, ale proszę pozostać, jakby coś mówiliście jakieś wątpliwości. Dobrze? Panie radny, tak samo z wszystkimi innymi wnioskami do budżetu. Musi być wskazane źródło, ale nie wolne środki, bo ich nie ma. Ich nie ma, formalnie ich nie ma. To są zaksięgowane kwoty bez określenia klasyfikacji budżetowej. Czyli aktywa? Aktywa i nic nie ma. Okej, źródło finansowania mojego wniosku są aktywa. Dziękuję. Więc wniosek formalny numer 1. Szanowni Państwo, może ja byłem pewny już na komisji rewizyjnej. Ale to nie jest pora. Oj, ja miałem jest pora. Nie wiem, może mamy czekać do 15:15 czy do, nie wiem, w tym momencie. Wnioski można było składać do komisji. Nie, 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 nie. Absolutnie. I wójt miał 7 dni na odniesienie się. Mogę złożyć to i teraz w tym momencie i nikt mi tego nie zabroni, to jest jedyna chwila prawnego. Mógłbym, jeżeli... Jeżeli bym był odpowiednio wcześniej powiadomiony i mógłbym być w piątek na komisji zbiorczej, to te wnioski bym przygotował. Te wnioski generalnie miałem przygotowane już na komisję rewizyjną, ale ze względu na nieścisłość w projekcie budżetu, ja ich nie zgłaszam. Bo czekamy na wyjaśnienia z RIO. Jeżeli idą na radę i nie czekają na wyjaśnienia z RIO, to jest moja ostatni moment na złożenie wniosku formalnego. I to nie jest na inwestycje na osiedle, tylko pomaga. Składam pozostałe prawie przy ich inwestycjach. Każdy jeden przepis, jeszcze który wczoraj to śledziłem, to jest czas, gdzie ja mogę złożyć poprawkę do budżetu. Jeżeli Rada się przychyli za swoimi inwestycjami, to idzie to do budżetu i wtedy Pan Wójt może to wszystko zredagować jeszcze raz. Nie określić to finansowanie, bo nie samo pojęcie, jak to ja tak użyłem, zbyt szeroko. Dobrze.